Co można zrobić z minutnika do jajek z Ikei, kamery GoPro, kawałka taśmy dwustronnie klejącej, podstawki, można zrobić ciekawy efekt wideo. Mamy minutnik, który nam się obraca. Upływa nam czas, a on się kręci nam dookoła. O, i na końcu nam dzwoni. Przyklejamy do niego podstawkę od kamery. Tu akurat przykleimy podstawkę, ale można też postawić ją po prostu na tym minutniku i też będzie się obracała przez godzinę czasu i robiła nam zdjęcia. Tutaj mam ustawione w kamerze, żeby nam robiła co jedną sekundę zdjęcie. Można co pół sekundy, co 5 sekund, co 30-60 sekund. Ale fajnie, no im więcej zdjęć, tym lepiej. Później można w programie obrobić, ustawić sobie prędkość. Im więcej zdjęć w sumie, tym lepiej. No, więcej mamy możliwości. No i generalnie wyzwalamy migawkę w kamerze i ona nam robi co sekundę zdjęcie i obraca się dookoła. Ona jest lekka, więc tutaj nie obciąża tego minutnika, on się nie blokuje, bo przy cięższym aparacie, jakbyśmy założyli, to myślę, żeby się mogło trochę tutaj coś blokować. A tutaj razem z obudową, jak tu kamerę włożę do środka, to też razem z obudową to się, cały ten zestaw się kręci. O, wkładamy ją do środka, zamykamy i też nam się będzie obracało. Możemy ją ustawiać pod różnym kątem. Bardzo fajnie wyglądają efekty, jak robimy zdjęcia na przykład na zewnątrz nieba. No, no zaraz zresztą będzie film, jak to wygląda. No, bardzo prosty patent, a naprawdę fajny efekt można uzyskać. Minutnik w Ikei 12 zł kosztuje taki. Można zastosować też taki, tylko z takim to są przeróbki, trzeba tutaj jakieś mocowanie wykombinować. Ten jest tańszy, bo ten chyba 5 zł kosztuje. No. Prosty patent, a naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt. Efekt wideo można uzyskać dzięki temu.